Dzień dobry, dzień dobry. Szanowni Państwo, tutaj w butelce mam specjalny kwas chlebowy. Do kupienia w moim specjalnym sklepie. Natomiast tutaj zaś, w tej oto szklance... Mam pytanie. O co chodzi? Wolałby pan nie mieć wąsów czy kapelusza? Nie przerywaj panu naukowcu! Chcę się tylko dowiedzieć. Panie Patisanie, to pytanie jest nie na miejscu! Jestem poważnym naukowcem! Czyżby? O co tu chodzi? Co? Panie naukowcu, o co mu chodzi? Żądamy wyjaśnień natychmiast! To nie jest żaden naukowiec! To zwykły grzyb! Czy to prawda? Doktorze naukowcu, czy jest pan grzybem? A więc chcecie prawdy? Ważne, kim jestem? Czy muszę mieć tytuł, aby moja nauka była coś warta? Czy nie nauczyłem was niesamowitych rzeczy? Czy nie zyskaliście wszyscy jako społeczeństwo? No tak. Ale nie jest pan naukowcem. I na drzwiach mamy nawet tabliczkę. Zakaz wstępu grzybom. W lesie nauczyłem się więcej niż nie jeden spędzający życie w bibliotece. Liście były moimi kartami ksiąg. Szum drzew był dla mnie wykładami. Świerkanie ptaków to były najwybitniejsze debaty. Możecie zatem nazywać mnie grzybem. Nie wstydzę się już tego. I nie będę tego dłużej ukrywał. Posłuchajcie jednak mojego wykładu, jeśli uważacie, że wiele was już nauczyłem. Dziękuję. Ma pan rację. Sorry. Co? Dziękuję. Kontynuując. To jest kwas chlebowy. Specjalny, do kupienia w moim specjalnym sklepie. A to? To jest woda. Zwykła. Również do kupienia w moim specjalnym sklepie. Połączenie tych składników daje nam lekarstwo na choroby przenoszone drogą sieciową. Mam pytanie. Ma pan jakieś naukowe dowody na działanie tego specyfiku? Dowody? Tak. Ja ci zaraz pokażę dowody! Wezmę tą miksturę, zrobię ją i wypiję na waszych oczach! Top. Dowody! To się wlewa kwas. Dziękuję. Ja nie ogarniam.